Na początku tego tygodnia modliłem się do Pana Boga bardzo gorliwie w jednej intencji. Zawsze kiedy wiem, że mam mieć nauczanie w sobotę, gdzieś cały tydzień myśli mi się kłębią, szukam punktu zaczepienia, czytam różne kawałki, fragmenty z Pisma Świętego, a w tym tygodniu postanowiłem, drogi Boże, chcę Cię wypróbować. I w poniedziałek padłem na kolana i wieczorem przez długi czas pytałem: Boże, co mam w najbliższą sobotę mówić? Pokaż mi jakiś punkt zaczepienia. Chcę, żebyś mi powiedział, od czego zacząć. Wiesz, że jak mam punkt zaczepienia, to później to idzie. Potrafię w jakiś sposób gdzieś pokierować się, kiedy się modlę, czuję, że to jest dobre czy złe. I wiecie co? Dość odważnie, ale zapytałem Boga: Boże, która księga? I nie uwierzycie. Padła wyraźna wskazówka, że to ma być pierwszy list Pawła do Koryntian. No i się ucieszyłem. I pytam dalej. Drogi Boże, który rozdział? Pierwszy? Cisza. Drugi? I tak doszedłem do 11 i na 11 rozdziale po prostu aż wszystko się zatrzęsło. Mówię: dobrze, 1 Koryntian, 11 rozdział. Mówię: Boże, wystarczy mi. Znajdę tam coś. Kiedy przeczytałem 11 rozdział, co się działo. Później w tym tygodniu, to jest drugi wątek, zaraz będzie trzeci. I te trzy wątki dzisiaj stworzą myśli i nauczanie. W tygodniu miałem taki fajny okres w pracy, że miałem pracę tylko przy komputerze. Siadałem, otwierałem to, co trzeba, pisałem, redagowałem i tak dalej. Taki czas, że można się wyłączyć. Ubrałem słuchawki i od nie wiem jakiego czasu, chyba od dobrego pół roku, noszę w torbie, którą noszę do pracy, płytę. Płytę z nagranymi seminarium, ciężko to powiedzieć, wykłady, seminarium mojego przyjaciela Mateusza na temat darów Ducha Świętego. I włożyłem ją do komputera i tak od pierwszego doszedłem aż do szóstego w całym tygodniu. I słuchajcie, każde zdanie było dla mnie dotknięciem. To, co słyszałem, było niesamowite i czułem gdzieś wewnętrznie, że to musi być związane z pierwszym listem do Koryntian, 11 rozdział. Ale nie wiedziałem, w którym miejscu. Zrobiłem notatki chyba na 3 strony maszynopisu w trakcie, bo cały czas przychodziły jakieś fajne myśli, ale mówię: co to ma wspólnego? No i trzeci wątek teraz. Nie wiem, czy Leszek by chciał, ale ja to zrobię. Czy chcesz, Leszek? Ale nie chcę. W tym tygodniu Leszek podzielił się z nami tym, co przeżył, swoim snem. Postaram się to krótko opowiedzieć. Śnił mu się chodnik. Leszek, kiwaj głową tak lub nie. Śnił mu się chodnik. On był dość gładki, fajny, nie wiem czy szeroki, ale taki no, chodnik. I w pewnym momencie w tym chodniku była wyrwa i dwa takie duże kawałki z tej wyrwy leżały na zewnątrz. Leszek stanął w tym śnie przy tej wyrwie i stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić. Wziął te kawałki jakoś tak niedbale, ułożył tam w środku, one te nie do końca pasowały i stanął nad tą wyrwą i zaczął się modlić. W imieniu Jezusa. I nagle gdzieś tam ze środka zaczęło się coś ruszać, te kawałki jakby się zmieliły i nagle gładka powierzchnia i chodnik naprawiony. I Leszek opisywał, że wtedy w czasie tego snu wszedł w potężne uwielbienie. Zaczął wielbić Boga i mówić: jesteś wielki, jesteś wspaniały. I gdy się obudził, był rozpromieniony. Powiem wam, że jak to przeczytałem, ten sen, aż coś we mnie zadrżało. Mówię: drogi Boże, co chcesz nam powiedzieć? 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian. To, co słyszałem w trakcie pracy i ten list, mówię, jak to wszystko złożyć.
Miałem wam powiedzieć, co się stało, kiedy przeczytałem po raz pierwszy 11 rozdział Księgi Przysłowiów. I stwierdziłem, jak go przeczytałem, że Pan Bóg sobie ze mnie żarty robi. Bo przeczytałem go chyba z 10 razy i nie znalazłem nic, co mógłbym dzisiaj powiedzieć. Tam jest dużo takich kontrowersyjnych rzeczy, mowa o kobietach, o mężczyznach, jakaś tam hierarchia jest między nimi. Później o tym, że w czasie Wieczerzy Pańskiej ludzie przychodzą się najeść, a część kończy pijanych. Później jest o tym, jak to godnie lub niegodnie przychodzi się Wieczerzy Pańską. Są to pewnego rodzaju piękne myśli, ale mówię, drogi Boże, ja nic tam nie czuję. I wiecie co? Zawsze omijałem pierwszy wiersz. Chodźcie, go przeczytamy razem. Bo on mi się wydawał, że nie pasuje do całości. A brzmi on tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Kto to mówi? Paweł. I wiecie co, jak przeczytałem to raz, drugi, trzeci, później już nie czytałem, bo nie rozumiałem tego tekstu i mówię, co za zuchwałość. Jak można powiedzieć, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Całe życie moje chrześcijańskie myślałem, że ja mam być naśladowcą Chrystusa. A jakiś Paweł, nie umując mu w żaden sposób, mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Nie Jezusa. Co to oznacza? I wtedy, kiedy zacząłem myśleć o tym tekście, kiedy sprawił on złość w moim sercu, wiedziałem, że to. Czyli pierwszy wiersz 11 rozdziału, to, co słyszałem o darach Ducha Świętego w trakcie pracy i sen Leszka. Wiedziałem, że to trzeba zostawić i to musi zagrać dzisiaj. Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa, bo Paweł od tego wychodzi. Mówi, że on był naśladowcą, jest naśladowcą Chrystusa. No to mówię, jakie wskazówki dał Jezus, kiedy był tutaj? Najbardziej popularną wskazówką, taką, którą wszyscy znamy, no otwórzmy. Mateusza, 28 rozdział. Ewangelia Mateusza. Ostatni rozdział Ewangelii Mateusza. I tam 19 wiersz. I brzmi to tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pomyślałem sobie tak, skoro Paweł jest naśladowcą Chrystusa, to co on zostawił, Paweł wiedział dokładnie, znał to przesłanie, znał ten rozkaz. Mimo, że nie był fizycznie gdzieś przy Jezusie w momencie, kiedy on był tutaj na ziemi, bo wiemy, że Paweł zaczął swoją misję po śmierci Jezusa, natomiast rozmawiał z nim, widział go. Pamiętacie zdarzenie na drodze do Damaszku? Znał na pewno Pisma i wiedział, że jego zadanie brzmi tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego Pan Bóg wybrał człowieka do tak ważnej misji? Nieposłuszny, niestabilny, a przede wszystkim wymyślający swoje sposoby, swoje jakieś drogi, kombinujący. Nie można na nim polegać. I mówi tak, idźcie tej dziecięcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najgorszą rzeczą, powodującą, że jesteśmy kiepskimi pracownikami, są nasze pomysły. Kiedy czytacie ten tekst, głoście Ewangelię na cały świat, bo można to tak sparafrazować, to co myślicie? Co robić? Jak robić? Musimy się spiąć, nie? Musimy coś zrobić. I teraz wymyślamy. No, coś zorganizujemy, coś stworzymy, zaprosimy ludzi. Później zorganizujemy pieniądze, to zareklamujemy. I tak wchodzimy w sposoby takie, które gdzieś nam leżą, które jesteśmy w stanie wymyślić, albo ktoś nas nauczył. Nasze metody. Jakie są nasze metody? Rozdajemy ulotki, rozdajemy książki lub je sprzedajemy, organizujemy jakieś zgromadzenia, na których mówimy ludziom.
A ogólnie wszystko to po to, żeby ludzie poznali Boże Królestwo, tak? Kiedy myślimy poznać Boże Królestwo, to myślimy, ludzie muszą wiedzieć, jakie są prawdziwe przekazania, jakie są prawdziwe zasady, co zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego. I kiedy myślimy o tym, idźcie tutaj, czyńcie uczniami wszystkie narody, to myślimy, że trzeba im w jakiś sposób dać wiedzę. Tak też myślicie, czy nie? Trzeba im coś dać, w jakiś sposób, jakikolwiek, wtłoczyć w nich tą wiedzę, którą my mamy. I robimy to na różne sposoby. Jeden lepszy od drugiego, ale to są cały czas nasze sposoby. Kiedy już opracowujemy te nasze plany, zawsze gdzieś jest taki pierwiastek, kiedy siadamy i mówimy, ale gdzieś tam słyszeliśmy, że potrzebny jest nam do tego Duch Święty. Powiedzcie mi tak szczerze, ile razy w waszym życiu chrześcijańskim modliliście się o zesłanie Ducha Świętego? O to, żeby prowadził was w jakiś sposób, żeby dawał wam sygnały, żeby Jego moc się objawiła. Widzę, że myślicie. Ostatnio częściej, ale tak sięgnijcie wstecz. Ile razy braliście udział w tygodniach modlitwy poświęconych zesłaniu Ducha Świętego? W miesiącach modlitwy? Ile razy sami organizowaliście takie rzeczy? I pytanie brzmi, po co? Dam wam przykład. Wyobraźcie sobie samochód, piękny samochód, który stoi na poboczu, jest ładnie zaparkowany i wy siedzicie w środku, na fotelu kierowcy. Samochód jest zgaszony, drzwi zamknięte, w środku nic się nie dzieje. Powiedzcie mi, po co w tym samochodzie jest 300-konny samochód, 300-konny silnik w momencie, kiedy stoicie na poboczu? Nie, stoicie na poboczu. To jest wasze zadanie. Stoicie tam, wymyśliliście, że przez 3 godziny tam chcecie siedzieć. Po co jest 300-konny silnik w tym samochodzie? Do dobrego samopoczucia. Ale on nie pełni żadnej funkcji. Zgodzicie się ze mną? Tak. Nic z tego nie ma. Powiedzcie mi, po co wam kierownica w tym samochodzie? Wtedy niepotrzebna. Zupełnie niepotrzebna. Nawet można powiedzieć, przeszkadza, bo jak chcecie się wyciągnąć na tym fotelu, pochylić może, to uderzycie głową. Po co wam pedały w tym samochodzie? Przeszkadzają tylko, żeby mieć swobodne nogi. Po co wam skrzynia biegów? Do niczego. Wracamy do modlitwy o Ducha Świętego. Pamiętacie, z czego wyszliśmy? Wymyślamy nasze sposoby. Po czym modlimy się o moc Ducha Świętego i pytanie brzmi, po co? Skoro my już wszystko wymyśliliśmy. Mamy zaparkowany samochód z mocnym silnikiem, z kierownicą, ale tak naprawdę do niczego to nie jest potrzebne. I teraz zadam wam pytanie dość kontrowersyjne. I nie chcę, żebyście odebrali to jako atak w którymkolwiek kierunku. Powiedzcie mi, ile mocy Ducha Świętego jest potrzebne, żeby rozdawać książki? Ile mocy Ducha Świętego jest potrzebne, żeby rozdawać ulotki? Ile mocy Ducha Świętego jest potrzebne, żeby zorganizować wykłady z Księgi Daniela? I tak dalej, i tak dalej. Zaparkowany samochód. Pamiętajcie, że nie mam nic przeciwko rozdawaniu książek. To jest bardzo ważna rzecz. Mam nawet przyjaciół, którzy to robią zawodowo. Książki chrześcijańskie. I to ma moc i to działa. Ja tylko zadaję pytanie, ile mocy Ducha Świętego jest potrzebne, żeby wziąć książkę do ręki i dać komuś? Często jest też tak w modlitwach o moc Ducha Świętego, że modlimy się, Panie Boże, daj mi tą moc. To tak jakbyśmy mówili, chcę mieć ten samochód z 300-konnym silnikiem tylko po to, żeby stać później na poboczu. Modlimy się, daj mi tę moc, a zacznę jechać, zacznę działać. A Boża idea, Boża logika jest inna.
zacznij działać, a ja dam ci całą moc, która jest ci potrzebna. W pewnym momencie będziesz potrzebował kierownicy, w pewnym momencie pedałów, w pewnym momencie skrzyni biegów, a czasami nawet się przyda 300 koni. Okej. Można powiedzieć, to zróbmy w ten sposób. Zacznijmy działać, a Boża moc przyjdzie. No ale cały czas jest pytanie, jak? Skoro powiedzieliśmy w pewnym sensie, że te nasze pomysły nie są zbyt efektywne. Kiedy otworzymy 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza i 7-8, tam Jezus mówi, po co jest potrzebna moc Kościołowi. I słuchajcie tego. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy to raz w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza? Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A wcześniej mówi, idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. I teraz mówi, co trzeba robić, aby przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Po to jest 300-konny silnik w samochodzie. Chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, umarłych wskrzeszajcie. I to jest przede wszystkim, słuchajcie, jak Jezus zaczyna, a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. I mówi, w jaki sposób? Do niedawna, ja będę mówił teraz w swojej osobie, do niedawna jako człowiek, który się wychował od dzieciństwa w kościele, znam dużo rzeczy. Rodzice uczyli mnie pewnych zachowań. Do niedawna, powiem wam, nigdy nie słyszałem o prawdziwej mocy Ducha Świętego. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie. Odkryłem do niedawna, że modlimy się o moc Ducha Świętego, a potem nic z nią nie robimy. Kompletnie nic. I nawet tak humorystycznie sobie wyobraziłem, jedyne hasło, które mi się kojarzy w tym, czym się wychowałem, jeśli chodzi o Ducha Świętego, to że On ma się przechadzać od serca do serca. I to wszystko. 300 koni pod maską, a On ma się przechadzać od serca do serca. I mówię, Panie Boże, ja chcę inaczej. No ja czytam w 10 rozdziale, idąc na głoście, przybliżyło się Królestwo Niebios. Tak, chcę to robić. Chrzcząc w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, wszystkich, których spotykam. Chorych uzdrawiajcie. Chcę to robić. No okej. Ale tak idziemy, idziemy. Możecie zapytać, jak to się ma z 1 Koryntian. 11 rozdział, 1 wiersz. Co Paweł tam mówi? Naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Żeby to zrozumieć, jeszcze raz musimy wrócić do 28 rozdziału Mateusza. Tam jest słowo klucz, niezwykle ważne. I tam zaraz się objawi coś, co sprawiło, że odwróciliśmy sytuację zupełnie. Zupełnie źle widzimy Królestwo Boże i pracę w nim. Bo co wcześniej powiedzieliśmy, pamiętacie, jak spotykamy kogoś i mówimy o Ewangelii, to co im dajemy? Wiedzę. My chcemy im powiedzieć o sabacie, o przykazaniach, o świątyni, o sądzie i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ale czy Jezus mówił, że głoszenie Ewangelii o Jego Królestwie to jest dawanie ludziom wiedzy? 19 wiersz, 28 rozdział. Chcecie każde słowo. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanim powiem, o które słowo chodzi, to powiem wam historię. Wyobraźcie sobie nauczyciela na uniwersytecie akademickim, poważną osobę, która jest nauczycielem teologii.
ma studentów, ubiera się zawsze w garnitur, staje na katedrze i mówi o Bogu. Daje im wiedzę, tak? Mówi o wszystkim, co jest ważne w Biblii, co jest zawarte. Potężnie ważne. Wspaniałe rzeczy. I ci studenci przez 5 lat, 4, nie wiem ile trwa, mają studia teologiczne, poznają i czerpią tą wiedzę i mają ją później w sobie. A teraz powiedzcie mi, czy znacie jakiegokolwiek nauczyciela akademickiego albo studenta akademickiego teologii, który po godzinach idzie i uzdrawia chorych na ulicy. Który wygania demony. Który wskrzesza zmarłych. Widzicie ten dysonans? Sama wiedza w sobie jest bardzo ważna i dużo ze sobą niesie. Natomiast jeżeli nie idzie w praktyce, to to jest tak jak ten silnik 300-konny pod maską samochodu, który stoi na poboczu. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Słowo klucz to czyńcie uczniami. Co to znaczy czynić kogoś uczniem? Jak myślicie? Dlaczego Jezus mówi, idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna Ducha Świętego? To bardziej pasuje do tego, co robiliśmy do tej pory. My nauczaliśmy. Mówiliśmy im A, B, C, D, E, F, G. I oni to przyjmowali, wtedy ich chrzciliśmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A tutaj jest napisane, czyńcie uczniami wszystkie narody. Żeby poznać ideę tego słowa, musimy sięgnąć do tego, co Jezus w innym momencie mówił w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Ewangelia Jana, 3 rozdział. To jest historia mówiąca o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. I chcę jeden tylko wiersz przeczytać. Ten przyszedł do Jezusa, mowa o Nikodemie. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. Dlaczego Nikodem widzi w Jezusie prawdziwego nauczyciela? Bo czyni cuda. Bo Jezus nie jest kolejnym nauczycielem teologii, który pięknie mówi i wpaja wszystko, co trzeba, A, B, C, D, E, F. I mówi, teraz wszystko wiecie. Nikodem nazywa go prawdziwym nauczycielem, dlatego, że... Jeszcze raz. Nikt bowiem takich cudów czynić nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg by z nim nie był. To, co robiliśmy do tej pory, albo robiliście, ja robiłem przynajmniej, to dawałem ludziom wiedzę. Chociaż nie czuję się najlepszym nauczycielem, ale starałem się dawać ludziom wiedzę. A Jezus kończąc swoją misję na tej ziemi mówi, idźcie i czyńcie uczniami. I później mówi jak? Uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, wypędzajcie demony. To jest czynienie ludźmi uczniami. Za chwilę powiem jak, w precyzyjny sposób. Kiedy wracamy do tego tekstu z Koryntian, tam Paweł mówi, naśladowcą Chrystusa jestem, a wy bądźcie moim naśladowcą. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Paweł w pewnym momencie odkrył coś. Kiedy przyjechał do Aten, do miasta, do państwa wiedzy, wspiął się na wyżyny swojego kunsztu, swojej inteligencji. Nie wiem, czy pamiętacie to wspaniałe kazanie w Atenach do Greków. Każde słowo ma znaczenie. On tam po prostu w tak wspaniały sposób wszystko powiedział, że można było powiedzieć, że szczęka opadała. Jaki był wynik tego wspaniałego pokazu wiedzy w Atenach? Mizernie. Parę osób. Jaki jest wynik naszego działania z naszymi sposobami działania do tej pory? Niewielki. Mizerny. I w pewnym momencie Paweł jakby myśląc, co się stało? Dlaczego w Atenach nie mógł zrobić tego, co uważał, że będzie wspaniałe? Powiedział im w genialny sposób wiedzę. Sprzedał im teologię.
kiedy idzie na, kiedy dociera na Korynt, mówi słowa takie: nie przyszedłem do was z wyniosłą mową, ale z mocą. I to, co się dzieje na Koryncie, to jest poruszenie ziemi. Do tej pory nauczaliśmy po grecku. A Jezus mówi, bądźcie, czyńcie uczniami ludzi. I Paweł wskazuje na to, że trzeba to robić z mocą przede wszystkim. Jezus szukał uczniów, a nie teologów. Dlaczego wybrał 12 nieudaczników? Nie umieli nawet ryb łowić za bardzo. Nie wiadomo, jak szyli te namioty. Nie wiadomo, jakim celnikiem był Mateusz. Ale kiedyś usłyszałem słowo takie, że tych 12 uczniów zostali nieprzyjęci do szkoły przez jednego z rabinów, bo kiedyś, żeby być uczniem w Izraelu, trzeba było zdać pewien egzamin, pewien test. Tych 12 nie nadawało się, a Jezus przyszedł i wziął tych 12 i zrobił z nich tak mocne narzędzie. Jezus nie szukał teologów, szukał tych, którzy będą w stanie szukać uczniów Jezusa i mówić o Królestwie Niebios. No i teraz wróćmy do 11 rozdziału Koryntian. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. O co tutaj chodzi? Mamy czynić uczniami ludzi. Kiedy mamy ze sobą moc, te 300 koni pod maską, to po prostu mamy żyć w normalny sposób tutaj na ziemi, tak jak robił to Jezus. Kiedyś myślałem, że Jezus funkcjonował w ten sposób, że cały czas słyszał głos Boży i wiedział, że teraz ma iść tutaj, potem ma iść tam, teraz ma kogoś uzdrowić, za chwilę się ktoś ciebie dotknie, Łazarz umarł. I cały czas myślałem, że to był ten kontakt z Bogiem. Że to było to coś, co sprawiało, że Jezus tak skutecznie działał. A dzisiaj wiem, że On był taki jak ja. Urodził się na tej samej ziemi i miał możliwość takiego samego kontaktu z Bogiem, jak ja mam. Szedł przez życie. I to, co robił, to pokazywał Bożą moc. Wy też widzicie, gdzie można pokazać Bożą moc. Kiedy można się za kogoś modlić. Kiedy można coś naprawić. Kiedy można kogoś wskrzesić. I o to chodzi w robieniu uczniami, w czynieniu uczniami wszystkie narody. Sprzedał jeszcze Bóg jedną, Jezus jedną ważną rzecz, że zawsze, kiedy idziecie, idźcie w dwójkę. Pamiętacie? Zawsze wysyłał ich dwójkami. Dlaczego? Bo ta druga osoba stawała się uczniem, kiedy brała udział w tym, co się działo. Kiedy się za kogoś modlicie, po prostu weźcie kogoś za rękę i powiedzcie, chodź pomóż mu. On może nie wie, co to się będzie działo. Połóż rękę. Módlcie się za chorego, a wszystko pójdzie. Co zrobicie? Uczynicie tego kogoś uczniem. I to jest wszystko, co musicie zrobić. I to jest aż wszystko, co trzeba zrobić w Bożym Królestwie. Bo modlitwa jest wystarczająca. Jezus szedł przez życie i widział, tu coś trzeba zrobić, tu coś trzeba zrobić, tu coś trzeba zrobić. Idziemy normalnie i przestajemy się mordować w chrześcijański sposób. Przestajemy się mordować, że nie rozdaliśmy 100 książek, zaproszeń, nie zorganizowaliśmy jakiegoś wykładu i tak dalej, i tak dalej. Idziemy przez życie w normalny sposób. Jak to się ma ze snem Leszka? Możecie zapytać. Chodnik. Kiedy napotykacie dziurę, to waszym zadaniem jest zrobić to, co możecie. Włożyć dwa okruchy do dziury i się pomodlić. Uwielbić Pana Boga i iść dalej chodnikiem. Przy okazji można wręczyć książkę. Przy okazji można powiedzieć temu komuś, kim jest Jezus, bo wtedy padają takie pytania. Kto mnie uzdrowił? Co się stało? Dlaczego nagle mam pieniądze? Dlaczego noga mnie nie boli? I wtedy szybko wyjaśniacie, mówicie, o co chodzi i czynicie tego kogoś uczniem w Królestwie Bożym. Naszym zadaniem nie jest sprzedawanie teologii. Naszym zadaniem jest czynienie uczniami ludzi, a to jest bardzo duża różnica. Idziemy przez życie i naprawiamy dziury.
Do tego jest nam potrzebna moc. Do tej pory modliłem się o moc Ducha Świętego tylko po to, żeby zacząć działać. A Jezus do mnie mówi, zacznij działać, a dostaniesz ją wtedy, kiedy będzie Ci potrzebna. Patrzycie na mnie z niedowierzaniem. Nie wiem, co myślicie. Musicie to przemyśleć. Słowo z 28 rozdziału Ewangelii Mateusza, czyńcie uczniami, nie jest bez podstaw. Nie czyńcie teologami, czyńcie uczniami. Jak? Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie. To jest nasze zadanie. Chodnik i dziura, modlitwa, uwielbienie, następny odcinek chodnika. I to jest nasza misja. Przystanek Niebo nie będzie się mordował, że nie zorganizował wykładów z Księgi Daniela dla ludzi z zewnątrz. Bo my to robimy tak czy siak. Mamy swoje spotkania w środę i uczymy się, grzebiemy w tekstach, rozstrzygamy dla tych, którzy chcą. Przystanek Niebo idzie tak, jak do tej pory szedł do przodu. Co wy na to? Robimy rzeczy, które wcale na pierwszy rzut oka nie są związane z głoszeniem Ewangelii. Po prostu jesteśmy. Jak jesteśmy, to przyjdą do nas ludzie, a jak przyjdą do nas ludzie, to będziemy widzieć dziury. I wtedy te osoby będą stawały się uczniami Jezusa Chrystusa. Co by na to, żeby się nie mordować od tej pory w życiu chrześcijańskim, tylko być? Amen. Jedyne, co musicie robić, to łatać dziury. I o to chodzi. Zostawiam was z tym słowem i chcę, żeby działało w was. Otwierajcie zawsze i spróbujcie zrozumieć, dlaczego denerwuje was Paweł, kiedy mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ja powiem więcej. Wczoraj modliłem się za chorego tutaj za drzwiami i dzisiaj mogę wam powiedzieć, bądźcie naśladowcami moimi. Bożenka za chwilę będzie się za kogoś modlić i powie, bądźcie naśladowcami moimi, bo to ma sens. I to nie jest jakaś wyniosłość. To jest czynienie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest nasza misja. Módlmy się. Drogi Boże, od lat modlimy się o moc Twojego Ducha. A potem nic z nią nie robimy. Wymyślamy różnego rodzaju metody, angażujemy się do granic niemożliwości, tylko po to, żeby je później zrealizować. A skutki są takie, jakie były, wyniki są takie, jakie były, kiedy Paweł przemawiał w Atenach. Drogi Boże, nie chcemy w wyniosłej mowie. Chcemy w mocy. Chcemy być naśladowcami jedni drugich. Czyniąc uczniami wszystkie narody i chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć, tak naprawdę na przystanku Niebo w większości już wiemy. Znamy tak ważną teologię, tak ważne rzeczy, które Ty dałeś na kartach Pisma Świętego. Ale to ma moc tylko na parę osób, tak jak się to stało w Atenach. Nie chcemy dalej nauczać po grecku. Drogi Boże, chcemy Twojej mocy, chcemy uruchomić silnik, chcemy wcisnąć pedał gazu i iść przez życie tak jak Ty chcesz, tak jak Ty szedłeś, będąc tutaj na ziemi. Wykorzystywałeś dary Ducha Świętego i gdy spotkałeś Nikodema, powiedział Ci, jesteś prawdziwym nauczycielem, bo czynisz wielkie rzeczy i czynisz cuda. Drogi Boże, przepraszamy, że wołaliśmy o moc Ducha Świętego, a potem nic z nią nie robiliśmy. A Ty swoim uczniom powiedziałeś po prostu, weźcie moc Ducha Świętego. Dzisiaj jest czas, żeby wziąć. Ale
ale wzięcie mocy Ducha Świętego wiąże się tylko z jednym. Kiedy widzimy wyrwę, dziurę w naszym życiu, kiedy widzimy działanie grzechu, naprawiamy w Twojej mocy, czyniąc uczniami wszystkich, którzy nas otaczają. I tak Twoje Królestwo, drogi Boże, się poszerza. Chwała niech Ci będzie i uwielbienie. Chcemy Twojego panowania. I dzisiaj z pełnym zrozumieniem modlimy się o Twoją moc. Duchu Święty, stąd. Błogosławię to miejsce w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie chcemy, żebyś przechadzał się od serca do serca. Chcemy, żebyś działał w naszych sercach. Skrusz kamienie. Zmiażdż kamienie, które są w naszych sercach i uczyń mięsiste organy wewnątrz nas. Chcemy być dla Ciebie. I chcemy w Twoim Królestwie łatać dziury i wyrwy. W imieniu Jezusa Chrystusa.